Siemanko, jestem Technokrata i witam Was na kanale Wideotesty, a dzisiaj przychodzę do Was z recenzją sprzętu, który w swojej klasie, w swoim przedziale cenowym pretenduje do miana absolutnego dominatora i najlepszego dostępnego produktu na rynku. Moim zdaniem są to jedne z najlepszych słuchawek dostępnych dla graczy. Creative Super X5 Gamer. Naprawdę, naprawdę fajne słuchawki. To nie znaczy, że są pozbawione wad, bo takie też mają, ale mają wiele, wiele zalet, którymi nie jest zdecydowanie cena, ale o tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam do oglądania. Okej, więc jak już jesteśmy przy samych słuchawkach, to sprawdźmy, co wraz z nimi dostajemy w pudełku. Oczywiście słuchawki, mikrofon, no to standard w headsetie. Warto zaznaczyć, że mikrofon jest odczepiany, więc jeżeli z niego nie korzystamy, możemy włożyć go do pudełka. Do tego dwa kable, również w pełni konfigurowalne, możemy sobie je odczepiać, doczepiać jak tylko sobie chcemy. Kabel jack-jack i kabel USB-C, USB-C. Wraz z przejściówką z USB-C na USB-A możemy sobie podłączyć do telefonu na dwa sposoby, jack albo USB-C, a do komputera na trzy sposoby, USB-A, USB-C oraz kabel jack. Warto zaznaczyć, że niestety kabel jack nie wspiera nam oprogramowania Super X5, ale o nim w dalszej części. Więc jak widzicie, możliwości podłączenia jest naprawdę bardzo dużo. Do pełni szczęścia brakuje tylko połączenia bezprzewodowego. Sam nad tym bardzo ubolewam, bo jestem fanem wszystkiego, co bezprzewodowe, ale mimo wszystko i tak porzuciłem swój bezprzewodowy headset na ostatnie dwa miesiące na rzecz tego cuda, ponieważ oferowały wiele, wiele więcej niż samą bezprzewodowość, ale o tym w dalszej części. Przejdźmy do budowy naszych słuchawek. Naprawdę bardzo dobrej jakości materiału. Nic tutaj nie skrzeczy, nic tutaj nie piszczy. Wszystko jest ze sobą idealnie spasowane. Pałąk obszyty skóropodobnym materiałem, tak samo z poduszkami okalającymi nasze uszy. Cała reszta to metal i odrobinę plastiku na nausznikach, a metal oczywiście wewnątrz pałąka. Pomimo tego, iż na lewym nauszniku mamy aż trzy przyciski, no i pokrętło do zmiany głośności, są one rozmieszczone w taki sposób, że nigdy nam się nie mylą. Zawsze trafimy palcem w ten, który dokładnie chcemy. Przynajmniej mi nigdy nie zdarzyło się trafić w taki, którego aktualnie bym nie chciał. Dosłownie po jednym dniu przyzwyczaiłem się, gdzie jaki przycisk i do czego służy, no i potem już intuicyjnie z nich korzystałem. Przejdźmy teraz oczywiście do komfortu, jak one leżą na głowie, a leżą idealnie. Ciężar rozkłada się bardzo fajnie pomiędzy czubek głowy, a nacisk dookoła uszu. I to ważne, słuchawki idealnie okalają ucho, ale jednocześnie ich wewnętrzna strona nie naciska na małżowinę, co jest super ważne. Ja w swoich osobistych słuchawkach, które też nie były tanie, mam takie poduszki, które okalają bardzo ładnie ucho, ale już wewnętrzna część słuchawek naciska na małżowinę i po kilku godzinach w tych słuchawkach można odczuwać ból. Tutaj jednak ta wewnętrzna część jest wyraźnie odsunięta od ucha, dzięki temu przez cały czas mamy komfort użytkowania. Ja po 12 godzinach w tych słuchawkach nie czuję bólu ucha ani głowy, bo ciężar i nacisk jest bardzo ładnie rozłożony, no i co najważniejsze, nie ma nacisku na małżowinę. No i teraz najważniejsze, dźwięk, odsłuch i mikrofon. To jest to, dlaczego w sumie zazwyczaj kupujemy słuchawki. No cóż, niektórzy nie muszą mieć jakiegoś dobrego dźwięku, jeżeli chodzi o muzykę. Kupują to do grania, do dobrego pozycjonowania, do dobrego mikrofonu, dobrej komunikacji z drużyną. I wiecie co? No w tych słuchawkach dostajemy wszystko. Powiem Wam tak, no nie jestem audiofilem, tym bardziej specjalistą od dźwięku, który wie, czego słuchać, jakiej sceny słuchać, słuchając odsłuchu muzycznego. Ja po prostu zrobiłem prosty eksperyment. Wziąłem te słuchawki, podłączyłem do swojego telefonu w sieci marketów. Stanąłem przed słuchawkami Sony, model ten najwyższy bezprzewodowy z izolacją dźwięku. Może to nie są najlepsze słuchawki, jakiś audiofil powie, ale porównałem piosenkę na tych słuchawkach Sony i na tych słuchawkach Creative i one absolutnie grają tak samo. Przy czym to jest produkt dla graczy, a tamto to jest produkt typowo do słuchania muzyki.
Nie mam jakiegoś słuchu absolutnego, ale myślę, że głuchy też nie jestem. Jak dla mnie muzycznie te słuchawki naprawdę świetnie grają. Oprócz tego świetne pozycjonowanie w grach w trybie Battle Mode. Oczywiście w tym trybie muzyka będzie brzmiała bardzo kiepsko. Natomiast pozycjonowanie wrogów będzie naprawdę świetnie. W stereo muzyka brzmi bardzo dobrze, moim zdaniem nie brakuje tu żadnych dźwięków, nie ma też takiego przejaskrawionego basu, no i jest jeszcze tryb Super X-File. Ale o nim kilka słów, jak powiem Wam jeszcze o mikrofonie. Jak mikrofon brzmi, to zaraz sami usłyszycie. Dobra, i teraz nagranie próbki bezpośrednio z mikrofonu w słuchawkach. Dajcie znać, co o tym myślicie. Moim zdaniem po pierwszych testach absolutnie masakra. Tak czystego dźwięku z headsetu w komputerze ja jeszcze nigdy nie słyszałem. Okej, zewnętrzne mikrofony, wiecie, Blue Yeti i tak dalej, dawały radę, dawały taki dźwięk. A ten brzmi czysto, naprawdę czysto. Troszeczkę go trzeba podbić, jeżeli chodzi o głośność już w Windowsie, ale jeżeli chodzi o czystość dźwięku, naprawdę kawał dobrego sprzętu. Zupełnie nie potrzeba zewnętrznego mikrofonu przy posiadaniu takiego headsetu. Moim zdaniem naprawdę jest świetnie, jak na mikrofon z headsetu. Z mikrofon z headsetu zazwyczaj ma tak brudne tło, jest tam masę trzasków, szumów, nieczystości. Ten mikrofon mam tylko wrażenie, że jest odrobinę cichy, natomiast poza tym jest bardzo wyraźny. Nie wiem, czy ten cichy mikrofon nie był winą moich ustawień w komputerze, natomiast poza tym uwielbiam ten mikrofon, jak on brzmi nagrany bezpośrednio do komputera. W grze brzmi podobnie. Nigdy moi współgracze nie narzekali na to, że mnie nie słychać, więc bardzo duży plus za czystość tego mikrofonu. No i pozostał nam tryb Super X-File. Żeby z niego skorzystać, musimy zeskanować zarówno swoją twarz, jak i swoje ucho. Na podstawie tego jakieś super inteligentne oprogramowanie trenowane sztuczną inteligencją przez ostatnie 78 lat. Żartowałem, nie przez 78 lat, natomiast jest to sztuczna inteligencja, która dostosowuje jakby brzmienie do naszej twarzy i naszego ucha. I powiem Wam, że może nie jest to jakieś super poprawienie jakości w tych słuchawkach, ale ten dźwięk staje się taki pełny. Jak wiecie, słuchacie na normalnym stereo, to macie wrażenie, że ok, macie słuchawki na głowie. Taki dźwięk jest, jakbyście zamknęli się z głośnikiem pod poduszką, pod kołdrą bardziej. Natomiast jak włączacie Super X-File, to jakbyście znajdowali się w pomieszczeniu. Jakby głośniki grały do Was ze sceny, z wielu oddalonych o siebie punktów. Tego dźwięku jest tak więcej w tych słuchawkach, jest pełniejsze. Ta scena jest naprawdę, jakbyście znajdowali się w sali do odsłuchu muzyki. Ja korzystałem z niego typowo do słuchania muzyki, natomiast w pozostałych aktywnościach wolałem korzystać czy to z trybu stereo, czy to z trybu battle mode. Ale korzystałem tak naprawdę z wszystkich trybów i wydaje mi się, że to jest chyba największy sukces producenta, że wprowadził funkcję, która nie jest bezużyteczna, bo jeżeli byłaby bezużyteczna, większość użytkowników no odpaliłaby ją raz, może kilka razy, żeby przed kimś zacwaniakować, czy powiedzieć, jakie to my nie mamy super feature'y w naszych słuchawkach, no i pozostałą część razy niestety nie używałaby tego. Ja używałem tych funkcji regularnie, przełączając się pomiędzy nimi w zależności od tego, co robiłem na tych słuchawkach. Uważam to za ogromny sukces producenta tych słuchawek. No i przejdźmy już do podsumowania. I cóż, moja ulubiona część, bo mogę powiedzieć, co ja sądzę o tych słuchawkach. Powiem Wam tak, kilka minusów. Kabel do USB-C z mojej perspektywy mógłby być dłuższy. Kabla nigdy nie jest za dużo, zawsze można go skrócić, a on jest świetny, jeżeli używamy go z telefonem, używamy go z przedniego gniazda w naszym komputerze, czy też tak jak ja, z huba, który jest wyciągnięty blisko nas. Jeżeli komputer leżałby gdzieś daleko, na podłodze, schowany pod biurkiem, mogłoby tego kabla brakować, albo musielibyście go wpinać w przednie wejście na panelu, co nie zawsze jest ergonomiczne. Czasami ktoś lubi mieć wpięte słuchawki na stałe, gdzieś w tylne wejście komputera i nie bawić się z wyciąganiem kabla albo trzymaniem go z przodu. No i ten kabel mógłby być trochę dłuższy.
Następna wada to też kwestia połączenia. Tutaj właśnie doczepiłbym się tylko i wyłącznie tego, że hej, Creative, zróbcie wersję bezprzewodową. Proszę, to nie jest minus tych słuchawek. To jest tylko prośba, bo to jest tak idealny produkt, że potrzeba wersji bezprzewodowej. W wersji bezprzewodowej naprawdę to są moje słuchawki top 1 i taka moja lista marzeń. Nie mogę ich mieć ze względu na to, że bardzo często wstaję w słuchawkach od komputera. Jeżeli byłyby bezprzewodowe, automatycznie zmieniłbym swoje obecne słuchawki, też bezprzewodowe, na te słuchawki. Natomiast pomimo tego, iż spędzałem przez ostatni czas masę czasu w tych słuchawkach, ponieważ odwzorowanie dźwięku, to jak grają, jest bardzo przyjemne, są super wygodne. Więc macie moją opinię, macie też kompletną recenzję tych słuchawek, napiszcie w komentarzach, co wy o nich sądzicie, bo Creative zaskoczył mnie, tworząc tak fajny produkty dla graczy. Mam nadzieję, że stworzą ich więcej w przyszłości, no bo dobrze im to idzie, więc Creative, good job, naprawdę good job. I ja się nie mogę doczekać bezprzewodowej wersji. Czekam na bezprzewodową wersję tych słuchawek. Dzięki wielkie za dzisiaj. Koniecznie, tak jak mówiłem, piszcie, co sądzicie o tych słuchawkach, jak już tam będziecie. Zostawcie też łapkę w górę, no albo w dół, jak Wam się nie podobało. No i suba, jak ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje, zapraszam też na naszą grupę na Facebooku. A my widzimy się wkrótce w kolejnych filmach na tym kanale. Nie mogę się już doczekać. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!